Co on zrobił? Ty kratę zamknął, gościu. Ja używam tych silnych, to źle? Jak schowam tarczę. Oczywiście. Ała, no. Ziomek. No nie, no znowu. Innego chciałem użyć. Przyzwyczajenie jakieś. Ty, ja nie wiem, gdzie jestem. To jest tak poplątane, to strasznie. Się? Nie. A teraz się zatrę. O nie, to teraz znowu. Czekajcie, muszę się napić, bo... pewnie mnie zabiła, nie? Okej, czyli to trucizna jest i pewnie można w tym utonąć. Pewnie coś najpierw zrobić. Mimikra. Nie mówcie, że to jest mimik. Wyciągnąłem. O, opłaca się tu? Bezcelowość znaczy pułapka, czyli chyba nie. Chyba jednak się nie opłaca. Nie, to jest mimik. Au. No zatruj się tam. Proszę bardzo. Już zginął? Teraz chyba. Easy. Rękawice ciemności, hak. O nie, to nie używam. To mówię, że bezcelowość i że trucizna. Przyjaciel? Jaki przyjaciel? Coś niezwykłego. Lewo skrzynia. Ma pewne zastosowanie. A, ta trucizna może zajdzie z tego, co? Czy nie? Stąd. Kryjówka. O, po drugiej zobacz ścianę. Oblisz ją. Było oblizać ścianę. No, bliska. Ok.
Okej, okay, oblizałem. Czyli co, jak użyję tego Farosa, to ta trucizna stąd chyba zajdzie, nie? No dobra, to spróbujmy. Najwyżej zmarnujemy. Średnio? Mówisz? Kurde. No już zrobiłem, już za późno. Co i to tyle? To nie zeszła trucizna? No i fajnie. Super. Cześć diabeł, siemanko. O, diabeł pewnie będzie chętny, żeby tak, żebym taką gierkę grał. Planet Zoo się zastanawiałem, żeby pograć na streamkach. Co myślisz? Byśmy sobie zoo jakieś wybudowali, na spokojnie. A nie. Co to za plony? Kupany. Palić wiatrak przy wcześniejszym ognisku. Ale czym się go pali? Pierwszy. Dobra. A nie wiedziałem, że usuwa namierzanie. Jak tutaj wejdę. Tu jest ty, a ja go szukam. Się pali lub podpala? Bo mamy zapalającym. Czekajcie, bo nie wiem gdzie ten wiatrak jest. Do niego pójść, nie? Dwóch? Kurczę, panie. Wcześniej był jeden, chyba. Jakaś trucizna tutaj. Naprawdę nie można go namierzyć. Ale muszę, nie? Tutaj iść. To jest głupie. Nie mogę go namierzyć. Już jest to, że nie mogę przewrotu zrobić, nie? Zebrałem tego, co tam jest. O, fuck. Ale to nie można przejść do niej. Krytnie.
I ona umrze od trucizny. Nieźle. Te cwaniaki. Teraz. O Jezu, to instant truje. Myślałem, że to tylko trochę. Sadzka. I ci dwaj z góry pewnie zeskoczą. Albo... Nie. Jeszcze nie. Kurde. A, czyli chyba zeskoczą z góry. Chodźcie tu. Ty, jak nogi mu się zaczepiły. Goście co zwisa dostał. Ten wiatrak mam palić? Czy który? Ojcze, zjeżdża. Ale miejsce przy ognisku. Okej. Cóż, krawędź zeskak po skarb. Już nie potrzebuję skarbów. O, nie trafiła moja postać. Czemu nie trafiła? Takiego ataku. Zamkniemy to. Ale później użyłem jeszcze lekkiego i nie zadziałało. Nie trafiło. Ale może fakt za długo później wychodzi z siebie. Gdzie za jeden? Kretyniała istota. Ty, co on mi da za te dusze? 2000 dusz to mało.
sumie mógłbym mu zapłacić. O, drabinka jakaś. A do jakiegoś skarbu mnie zaprowadzi, czy to skrót będzie? Co to jest miniatura drabiny? Kobieta, potwór. Do questa? Jak to bierzemy to, co? Tylko do jakiego questa? Ludzkie bawy takie są. Może wolał inną. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Ten tydzień mam na popołudnie. Wtorkowy stream będzie rano. Na to wychodzi. Może i piątkowy też. Zobaczymy. Długo popołudniówek nie miałem, nie? Ale nie mam innego terminu, żeby zrobić streamka. Tylko rano. To co wy na to? To Planet Zoo na rano i plus coś jeszcze innego. To wtedy nie będę grał w Solsy, żeby wam nie ten... No ale nie mam innego wyjścia. Anno? Nie mam, ale nie mam zainstalowanego Anno w ogóle. Gdzie ta drabina? Czekaj. No, tylko że ja Anno chciałem po zmianie tego procesora, nie? A, klucz. Migoszący tytanic. Zmarnowałem tylko Farosa, więc niech będzie. Mamy kolejnego. Mówi, że tam jeszcze skarb. Cześć, teraz witamy. No aż taką fajną gierkę graliśmy. Muzyczną. Okej, i przy tym ognisku... i znaleźć, jeśli będzie wodą. Fajnie. A i tu mam użyć tego, tak? O nie. Co to za oszustwo? Wiem, że będzie jeden na jeden, a ten se wsparcie jakieś wezwał tutaj. Paniura. Użył Estusa, czy mi się wydaje? No, zawiesiłem się na czymś. Co tu było? Jakiś łańcuch. A nie, to... No jakiś łańcuch mnie zawiesił tutaj. Kurczę. Mogę tamtym ogniskiem tu wejść, ale... Przerąbane. Czekajcie. Głupia ta lokacja jakaś. Tu przejdziemy.
Tylko, że tu na górze są ci zabójcy, tu na dole. Rąbane, to może da radę ich jakoś spulować pojedynczo. Okej, tego się udało. Gdzie drugi ziomek? Gdzie to poleciało? Nieważne. Dał się na go tak w ciemność. A, pochodnią. Ja bym to bombą zapalającą wziął. Też powinno zadziałać, nie? Ale to jest z kamienia, to chyba się nie powinno palić. Ta część to jeszcze, to rozumiem, ale tamta. Robisz badania co jakiś czas? No proszę. Ja też pewnie bym musiał, ja tak nie robię nigdy. Ty, ale dalej się kręci. Oszukujo, dalej się kręci. O, jest! Gdzie ty atakujesz? O co chodziło z tym? Tu gdzieś w ogóle na bok mi atakowała moja postać. O, przestało się kręcić. W końcu. Dobra. Teraz czekajcie. Jeszcze nie byłem tutaj. Jeszcze było jedno przejście, gdzie nie poszedłem. No, cisza nastała. Fajnie, tak. Cicho teraz. Dobra, to setam sieć. Krzyżóweczka? A czekaj, zaraz zrobimy. Spoko. To mój przyjaciel. To był wróg. No fajna ta podpowiedź. Wiecie, jest to piromantka chyba, nie? Nie zdążyłem. Zauważyłem ją. Czytać. O, kolejny klucz. Który jak zaskoczę, to już nie wrócę, nie? Ale chyba nie ma po co tam nawet, nie? Tak patrzę. Dobra, teraz to. Przed tobą przyjaciel, przed tobą wróg. O co tu chodzi? Aha. Well, we meet again. There's treasure this way, but I have a bad feeling. I don't quite have the guts myself. Ty to ten, co nas w pułapki ciągle. Znaczy wtedy nas w pułapkę wtygował. O, nie możemy otworzyć z tej strony. Hmm.
kocka z góry. Fajnie, ale co, ja to mnie przeskoczę chyba. A, z tej strony. Więc tylko ręka mu się osunęła. Ale że tam miałem skoczyć, na górze. Wiem, że tutaj jest skrzynia. Well, good to see that perhaps you're more rugged. In any case, the treasure is yours, since you went ahead. I prefer a more cautious approach. For instance, I've heard that a man is out. Now, what misunderstanding the poor bloke must have quite a man. You be careful too, my friend. You be careful. Okej. Okay. Skoczyć przy ścianie. Mi się to wydaje, że to jest za daleko tam. Co za dźwięki. W sumie wygląda jakby mogło się udać. To wiecie co? Nie, no to jest za daleko. Ta postać nie skacze tak daleko. Jakieś oszukane to. Się przeskoczyć. Pytanie, czy mi się to uda. Dobra, udało się. Okej. Czemu ci nie ufam? No nie wiem. Ufam, ufam, oj. Ładna woda. Pytanie, czy ja teraz mogę tu wrócić, czy nie? Chyba nie, co? No właśnie. Przeskoczyć się da, ale nie mogę wrócić. Może jest jakieś przejście tutaj, ale chyba nie. Możesz wrócić. Tam jest jeszcze jeden gościu. Wiem o tym właśnie. Musiałem się, wiecie, nastawić psychicznie do tego skoku. Dobra, teraz tak. Wygląda jak pułapka. Ucznia błyskawic. Mi ciekawie. Fajnie. Te skrzynie rozwaliłem. Śmieci.
A, śmieci, bo się rozwaliła. Super. Byłem już tu, chyba. Chyba. A, to się tu podnosiło. Nie wiem w sumie po co. Dobra, chyba boss time, nie? Bo chyba boss nas tylko czeka. A, tu jeszcze ewentualnie mógłbym próbować przeskoczyć, ale może to już sobie darujemy też. Idę rozdać jakieś te poziomki. Jeden poziom, dopatrzyłaś jeszcze 2000. Kolejny poziom. Chyba tak będzie pasować. 800, kurczę. Jednak nie. Co mi się tam drobni za tym oknem? Bo mam szympansy tutaj w sąsiedztwie. Nie wiem, czy wy to słyszeliście, czy nie? Jak się wydzierali? Dobra. Dobra. Chyba boss time, nie? Czy tu nie ma bossa? Odwróciłem się tyłem. Taki instynkt z mitologii. Gdyby nie podpalił coś fajnego, by to było? Co by było? Ciekawy. Dziś nie bym walczył. O, fajnie. No, ale pytanie, czy ja w ogóle bym dał radę tutaj wejść, bo tam było pełno trucizny, nie? Więc to chyba tak, takie dosyć obowiązkowe było. Spalenie tego wiatraka. Ale nie zdarzyłem przewrotu zrobić. Dla odwaga. O panie, co ty tu robisz? No tak. Nie zabiłem ich przed wejściem. Dlatego. Może boss easy, ale ten nie rozwalił. Ty, bo myślałem, że on trzeci atak wykona. Nie wykonał trzeciego ataku.
kubaniec. Miałem w tym czasie wyleczyć. Ty, jeszcze nie dosięgał, skupany. No nic tu więcej nie ma, nie? Idziemy dalej. Kobieta, zniszczenie. Danej ściany? Dobra. Datacji do 29? Nie, myślę, że to 25 już tak wystarczająco jest. Tak niedługo ten reset jakiś zrobię. Ładna lokacja. Ty, powiem szczerze, że ten wiatrak nawet szybko przeszliśmy tutaj, nie? Kielet. Jakieś dusze dostałem. Żelazna warownia. O, ognisko. Co tutaj w niej jest takiego pięknego? Oprócz tego, że jest dużo lawy. Ty, tam się skacze po tych... A niech to. To fajnie. Na tej motylki ogień. Ogień jest taki fajny. Nie można się bawić ogniem, bo się w nocy ścigasz. Co ty? Nie patrzcie się w ogień. Nie wolno. Przyjemne by po nim chodzić, no na pewno. Więcej życia. Poczeka nas ogień. Mądra sekwencja życiowa, tu bo się sikasz, no to jest bardzo mądra. Przecież. Rodzice ci tak nie mówili? Po ognie chodziłeś jako balista, czyli co, że trzeba się zmienić w przedmiot, tak? I wtedy chodzić po nim. Okej, nie spodziewałem się, że tak duży damage będzie zadawać. Jak to podnieść? Mam jakąś odporność na ogień? O, obrona przed ogniem. Zobaczmy, czy to coś pomoże. Lipa, nic nie pomaga. Hij z tą obroną. Idziemy stąd. Czy może trochę tam pomogło, nie? Dziękuję. Tarczy. O, ty taki. Mroczny duch. Może i na prawo. Mroczny duch zaatakuje? Mistrz Denis. Gdzie jest Denis?
Czarodziej. Co jest? Mały damage. Niestety. Patrz, co tam macie za klipa. Cześć Fede, dzień dobry. W końcu trafiłeś, a jak tam? Aha, u mnie wszystko dobrze. Oprócz tego, że walczymy sobie z bossem, ciężkim bossem. Nie, Vitonator! Ile was tam było? Czekaj, ile was tam jest? Co jest? To jest ten, kopie. A bo wy gracie... w kopie graliście, tak? Okej. Teraz będzie mnie atakować ten? Mroczny duch? Patrz, co by się stało. Nic. Muszę pokonać tego mrocznego ducha? Nie, nie muszę. Przegrałem to. Dziękujemy. Premierka Sharon. Bo jednak nie. Okres. Co jest? A co to jest? Jakiś mieczobata ma. Co za mieczobat? No nie oszukuj. Trafiłem, nie powinnaś móc mnie zaatakować. Czekaj. Bez kamiennego pierścienia słowo z tym rapierem? A czemu? Myślę, że będą mnie wyprowadzić z równowagi, tak? Boga horda. Ty możesz tak atakować? No. Strasznie mały damage ma ten papier. Ataku z tyłu nie zabija na hita. Właśnie, już go zobaczyłem. To on kupiec. What? Who are you? Who, me? I'm Makarot. Who else? What? Have a look at my... O!
ucznia błyskawic. Brzmi fajnie. Dawaj mnie to. Poczekaj. Co? Nie mogę od niego tego kupić? Muszę mieć wymagany poziom tego? Inaczej mi tego nie da? Kurczę. Patrz, jest to, że mam chyba dwa poziomy. Mogę kupić? No nie mogę, no nie chcę mi dać. Jak to wziąć w takim razie? Czekaj, użyj kadzidła. Zmniejszenie statystyk do czarów, no ale... O co to chodzi? On pomaga, bo wymaga pomocy konkretnej osoby. Mogę dwa razy tego użyć? Na przykład? Właśnie użyję tak. I tak. O, i mogę tego użyć już. Tylko teraz tak. Tu się kupuje. Daj mnie to. Co on ma za kamienie? Witaj, dziękuję. Zapraszam. O! Pachnąca stara gałąź. Chyba warto kupić, coś czuję. Oglądamy dzisiaj znowu tego, to co ostatnio oglądaliśmy, te, jak to się nazywa? Strasznie ciekawe, a. Nie, nie ma przedmiotu. Wyciekł.